Anna Gacek jest jedną z najpopularniejszych dziennikarek muzycznych w Polsce. Przez 19 lat pracowała w programie Trzecim Polskiego Radia. Wczoraj niespodziewanie została zwolniona z pracy i to ze skutkiem natychmiastowym. O decyzji prezesa PR poinformowała w mediach społecznościowych. Teraz do jej zwolnienia nawiązał także Wojciech Mann. Czy on też zniknie z anteny? W poniedziałek Anna Gacek, którą słuchacze Polskiego Radia doskonale znają z audycji W Trójce, poinformowała, że została zwolniona z pracy. Decyzją prezes Polskiego Radia, ze skutkiem natychmiastowym, nie ma dla mnie miejsca na antenie Trójki, napisała Anna w mediach społecznościowych. W dalszej części postu pożegnała się ze słuchaczami i przeprosiła wszystkie osoby, z którymi miała zaplanowane spotkania. Decyzja o odsunięciu jej od audycji w radiowej Trójce zapadła nagle i nie miała nawet szansy zrobić tego na antenie. Anna Gacek pożegnała się ze słuchaczami w sieci, dziś nie usłyszymy się w aksamicie. Jutro nie będzie mnie w tonacji. W czwartek nie poprowadzę do południa. Ponieważ nie pożegnam się z wami w audycji, dziękuję wam tutaj. Jesteście najlepszymi słuchaczami na świecie. Dziękuję również wszystkim artystom. Relacje z wami były, są i będą jednymi z najważniejszych w moim życiu. Była to wielka przygoda. Ponad 1000 audycji. Sesje, koncerty, premiery, prowadzenie listy przebojów, 9 lat na męskim graniu, 13 na OFF Festiwalu, kilkanaście lat w antenowym, wspaniałym towarzystwie Wojciecha Manna. To także kilkaset wywiadów przywiezionych z całego świata, zazwyczaj na koszt własny, często pierwszych w Polsce, najczęściej jedynych. Szaleństwo, wiem. Inwestycja w moją pasję, w moją zawodową miłość, nawet najmniej mi przychylni nie mogą zarzucić mi braku profesjonalizmu. W tym miejscu chcę przeprosić za niezrealizowanie wszystkich umówionych, zaplanowanych na najbliższe tygodnie rzeczy, od jedynego polskiego wywiadu z Alicją Keys, który przywiozłam z Londynu, przez już nagrany, bardzo intymny, naprawdę wyjątkowy wywiad z Arturem Rojkiem, po relacje z Kopenhagi, z wystawy Nika Kawa, na którą jego menadżer zaprosił mnie w dniu, w którym usłyszałam, że nie ma dla mnie miejsca na antenie Trójki, wyjaśniła. Anna Gacek spędziła w Trójce aż 19 lat. To była jej pierwsza praca, do której była bardzo przywiązana. Wojciech Mann stanął murem z Anną Gacek. W sprawie niezrozumiałej decyzji prezesa Polskiego Radia wypowiedział się teraz Wojciech Mann, który razem z Anną Gacek prowadził wtorkową audycję w tonacji Trójki. Na filmiku nagranym razem z koleżanką z radia zapowiedział słuchaczom, że jego też nie usłyszą we wtorkowej audycji. Przez ponad 10 lat mieliśmy zaszczyt i przyjemność spotykać się z Państwem we wtorki, w audycji w tonacji Trójki, zaczęła Anna Gacek na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych. Aż do niedawna, ponieważ ktoś, kto ma co prawda władzę, ale nie ma wyczucia i nie rozumie radia, zakazał ani występów na antenie programu trzeciego, powiedział Wojciech Mann. Dlatego dzisiaj nie usłyszymy się o 14, a przynajmniej ze mną Państwo się nie usłyszą, powiedziała Anna, po czym zwróciła się do Manna. A z tobą, Wojtku? Zapytała. Ze mną też nie. Postanowiliśmy poczekać, aż ktoś położy kres destrukcji Polskiego Radia, zakomunikował. Czy Mann na stałe zniknie z radiowej Trójki? Wojciech Mann prowadził kilka audycji w Trójce M. Inaczej. Poranne piątkowe wydanie audycji zapraszamy do Trójki, Maniak po ciemku czy Piosenki bez granic.
zapowiedział, że nie poprowadzi już W tonacji trójki. Czy to oznacza, że nie pojawi się także w innych audycjach? W rozmowie z Wyborczą powiedział, że do środy podejmie decyzję dotyczącą jego przyszłości w radiu. Nie poprowadzę już programu W tonacji trójki, powiedział Wyborczej Wojciech Mann. Jutro ogłoszę, co dalej, dodał.